No i dobra. Woli ścisłości. Ja nie grałem w Age'a od dłuższego czasu. Natomiast kompetytywnie nigdy nie grałem w Age'a. Chyba że liczyć gry z botami. Wiktor, jak ty? A cóż, jeżeli chodzi o moje doświadczenie z Age of Empires, to ma ono parę ładnych lat. Gra ostatnio tak naprawdę więcej grałem, będąc w jakiejś drugiej klasie podstawówki, a jedną grę rozegraliśmy jakiś czas temu razem z tobą i z Natalką. No tak, to był spory jakiś czas temu. Tak, Okej. moje doświadczenia z Age'em to wpisałem kod na samochód. A <Okay. było coś takiego w jedynce, no. śmiech> Tak. Więc ja ponadto lubię oglądać streamy. Bardzo mnie interesuje kompetytywna strona Age'a, która ostatnio się bardzo mocno uaktywnia, co mnie cieszy. A poza tym przeczytałem sobie dzisiaj jeszcze parę straców, jaką metę stosować. Więc no. Więc może coś nie będzie totalnego faila. Dobra. Wiesz co? Ustaw mapę jako Arabię. Dobra, daj mi jeszcze sekundeczkę małą. Tak, mapa Arabia, gdzie to jest cywilizacja? A nie, ja chcę Słowian, bo byli, widziałem. O, tak, chcę Słowian. Mapa, nie random map, tylko Arabia, Ja powiadasz? może wezmę Hunów. Czekaj, czekaj, czekaj. Zobaczę. Game, random map, turbo random map, Nie, random map zostaw. deathmatch, random map, dobra. Map style. Standard, real world, custom, To chyba location standard. coastal, Location Arabia. location Arabia, dobra, o to Aha. chodziło. Map Map size. size, Zobacz, czy jest very small. tiny, two players. No. Okej. Difficulty standard, resources standard, population Okay. 200, game speed normal, reveal map normal, starting age standard, ending age standard. Victory is me na Conquest, czy coś takiego. Victory. Jest standard, nie wiem co to znaczy, ale może być conquest. Win Standard by to destroying all znaczy. enemies in military conquests. Tak. Standard to win by being the first player or team to destroy all enemies in military conquest. Chyba w tym przypadku byłoby A lub reliki lub Tak. wonder, a Tak. conquest to musi być tylko militarny. No dobra. No. No dobra, No i dobra, przyjmuję. ja spróbuję Hunami sobie ogarnąć. Oni są dosyć specyficzni. Brzmi agresywnie, brzmi jak rush. Okej, no to jedziemy. Dobra, tylko musiałem jeszcze tweetnąć, że zaczynamy streama. No to jestem gotowy. No to go. To jedziemy. No i dobra. Lagi. No, ja też, poważne. No ale to chyba taka cecha ogólnie HD na Steamie. Doskonale. Mi się przypomniało, że oglądałem kiedyś filmik Pulchnego Niedźwiedzia. I właśnie grał z kimś w Age of Empires HD i tam robili sobie pogadankę o czymś. I właśnie zabijały ich lagi i stwierdzili, że w następnej pogadance muszą znaleźć nową grę, bo tak się nie da. O, znalazłem owce. Muszę ogarnąć skróty klawiaturowe. No, to zawsze pomaga w tego typu gierkach. Bo tak, generalnie jest stara schema skrótów, która tam miała przypisane coś takiego, że każdy akcja ma jakąś oddzielną swoją przypisaną skrót. Czyli na przykład zbuduj dom zawsze będzie miało jeden skrót. Tak? A teraz w HD dodali drugą schemę, że powiedzmy, że miejsce przycisku A, czyli oznacza. grid, to tak jak w StarCraftie Tak, że. można mieć. Okej.
No. Pierwszy z lewej przycisk zawsze będzie pod Q, drugi z lewej pod W i tak dalej. Tak, tak. No to jest dosyć użyteczne. No. Ale to jest co kto lubi, no. Można wydawać polecenia marszu klikając na minimapie, czy to nie zadziała? Można, można. Dobra, można nad shiftem klikać. Tak, właśnie to miałem zamiar zrobić, bo nie chcę mi się babysitować tego mojego zwiadowcy, no. Fak, co trzeba było mieć, żeby zrobić sobie grocery? Że co? No, miejsce do zbierania jedzenia, to w drzewku w sumie zaraz sprawdzę. To robisz mil. Aha, i mil tak działa? Tak, to jest miejsce zbierania jedzenia. Dobra, czyli przy jagodach stawiamy mil, spoko. Przestali mi się robić wieśniacy, a przecież nie mogę sobie pozwolić na to, żeby przestać robić wieśniaków. Tak, tak, to jest bardzo poważny błąd. Nie martw się, u mnie też non stop są przerwy. Więc nie powinieneś bardzo odstawać. O, chyba nie da się z shiftem na minimapie porobić ścieżek. O! Widzę tu jakąś chatkę. O-o. No, jest na tyle mała mapa, że jak najbardziej. Najbardziej masz prawo widzieć chatkę. O, witaj! No i co ty robisz, przepraszam bardzo? Klepić tyłek. Co ty sobie wyobrażasz? Będziesz mi tak atakował wieśniaków? Tak. I co ty z tym zrobisz? Co z tym zrobię? Zaatakuję cię wieśniakami. O, masz. O, nie! Tego się nie spodziewałem. A masz. O nie, uciekaj! Masz. Prawie się udało. A tak przy okazji, bo Scout to generalnie jest jednostka z drugiej ery. Ona ma póki co statystyki taka pierwszowo, tak typowo jak jednostka z pierwszej ery. Jak przejdziesz do ery feudalnej, to on dostanie bonus do ataku, żeby wyrównać to. Nawet nie sprawdziłem, w czym Słowianie są dobrzy. Na pewno w czym są dobrzy. Pewnie mają husarię. Mają drużynę. Druzina. Aha, druzina. Okej. Okay. Brzmi swojsko. Ty już mnie ostrzeliwujesz, tak? Mhm. Widzisz, o tak to jest, jak ktoś ci atakuje wieśniaka. I co, i miło ci teraz? Dobra. Psik. Psik. Witaj. Ty się tu cały czas przesnikowywujesz.
jedna rzecz mi się nie podoba, właśnie zauważyłem, że Słowianie mają ikonkę dwugłowego orzełka, jak Ruscy. Co to jest? Myślałem, że jedzenie jest pierwsze z lewej, a jedzenie jest środkowe, spoko. Czy da się wieśniakiem łowić ryby z brzegu? Tak, da się. Bardzo spoko, że się da. Hello. Yo. Coś mi się teraz rozkazy kolejkowane ciągle zacinają. No mi też nie działa, już mój zwiadowca dawno powinien być w domu, a gdzieś tam utknął. To nie działa zbyt dobrze. Lekko powiedziawszy. Tak. Generalnie nie ma się co pastwić nad biednym age'em, więc będziemy się wyspawać lekko. Gra jest starsza od większości widzów, którzy mogą to oglądać, więc... Prawdopodobnie. Czy da się jednego... Tak, da się jednego zgarnizonować do centrum dowodzenia. Kurde, zabicie dzika, to z tego co pamiętam, to jest grubsza sprawa. Wiesz co, niekoniecznie. Trzeba go kajtować jakoś chytrze. Tak. Tak ze trzech wieśniaków trzeba by wziąć, pewnie żeby jednego gonił, a dwóch żeby do niego strzelało, nie? Znaczy, zazwyczaj się robi tak, że po prostu jednego bierzesz... Nie, bierzesz jednego wieśniaka, kajtujesz tego świniaka aż pod samą ten... Aha. Centrum dowodzenia. I potem pod centrum dowodzenia po prostu strzelasz, nie wiem, z 5 czy 6 wieśniakami, którzy powinni już być tam. Rusz się, wieśniako głupi. Rozumiem, że jeżeli centrum po prostu zabije dzika, to on nie będzie do jedzenia wtedy. Tak. To jest bardzo, bardzo niepreferowana sytuacja. Więc na razie mój skill w tej grze nie pozwala mi tak prosto poradzić sobie z dzikiem, więc upiekło się dzikowi. Ile ten młyn kosztuje? 100 drewna! Serio? Złodzieje! Banda! Banda decydentów. A tu powoli zacznę robić farming simulator. Właśnie to zrobiłem. Tak, to jest zdecydowanie dobry moment. Być może nawet wcześniej już był dobry moment.
O ty, i co ty sobie myślisz? A myślę, że to... Że porobię sobie parę... Okej. Myślę, że porobię sobie parę tych... poduszek na igły. Zwiadowcą za dużo nie ugram. Tak, masz rację. O, wilk za mną ciągnie. O, ktoś tu mury zbudował. Tak. Zauważyłem, że łucznicy bardzo słabo atakują budynki. Tak, ale nie muszą. Póki co. A właśnie, taki protip właśnie. To, co zaznałeś teraz, to jest rush. Zauważyłem. Tak, to dobrą metodą obrony przed rushem jest budować pierwsze farmy wokół town center. Bo ja teraz nie mogę podejść do twojego town center, więc mógłbyś teraz... Gdybyś to robił, to mógłbyś tak w miarę bezpiecznie sobie farmić. Tak, mógłbym bronić farmy. Znaczy, wiesz co, nawet mógłbyś nawet farmić wokół Town Center, bo ja się nie mogę za bardzo zbliżyć do niego, więc... No, tak. O, chyba za blisko podeszli. Tak, well. Specjalnie ich złośliwie skajtowałem tutaj. A ja im ustawiłem defensywne zachowanie, żeby... Gonią żeby w ograniczonym zakresie tylko. Okej, no to teraz będzie gorzej, stand ground. O, oh, hello! Okej. Twoje niepalące się strzały sprawiły, że mój składzik drewna zaczął się palić. Magic. Tak. Magia świąt. Nadzieję, że nie wpadłeś na głupi pomysł, żeby wrócić na farmy. Nie wiem, sprawdź. I co, wpadłem? No chyba nie. Bo nic nie zauważyłem. Czemu budujesz koszary itp. jak budujesz? Możesz trochę ściszyć swój mikrofon. Jest głośno, Wiktor, ale ciszej. Co ja mam ściszyć mikrofon? Nie, do mnie Natalka tak pisała. O, ale sprytnie, wieża obronna. No, tylko że ona nie ma takiego zasięgu, jakby się chciało, niestety. No i to jest właśnie to, co mi się podoba w Age'u bardziej niż w StarCraft'cie, że... Ma... W StarCraft'cie już bym napisał GG, ale tutaj chyba też już powinienem napisać GG. Nie powinieneś, tylko chodzi mi o to, że właśnie, że obstawiłem ci główne punkty twoich surowców, co nie? Obstawiłem ci złoto i obstawiłem ci drewno. I generalnie no, w StarCraft'cie to masz jeden surowiec, który musisz się tylko dbać i generalnie to jest dużo prościej go bronić. A tutaj tak no...
Nie, nie podchodźcie. A tutaj właśnie jest dużo punktów, które trzeba bronić i o które trzeba się starać, no i... Okej. Gdzie jest moje drugie złoto? Dobra, możemy zacząć na nowo, bo zostałem zrushowany i nic z tego nie będzie. To jest tylko przedłużająca się agonia. No okej. GG. Teraz bierzesz F10? Tak, bierzemy. Tak, design. No, to teraz ja myślę, że trzeba jeszcze raz, bo to mnie w ogóle nie satysfakcjonuje, ani troszkę. Okej. Game over, click menu, then quit to exit the game. Quit current game. Dobra. Czy to wyświetli achievements? O, wyświetli. Dostałeś zaproszenie. Okej. Myślę, że rzeczywiście tu nie ma za bardzo co patrzeć.